Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś z softboxem, pierwszy raz od paru miesięcy. Jest również ze mną gość zakadrowy, pomachaj, Miniczku Polski. Powrócił Miniczek, choć w takiej formie. Mówiłem w poprzednim odcinku z prezentacji kompa, że był testowany na benchmarku Wally, jakiś tam coś tam, Wally, jakiś coś tam. A dziś przetestujemy sobie na Kazilli w 4K. Zobaczymy, jak Kazilla wykona benchmark. Jak wykonać benchmark w ogóle? Przede wszystkim benchmark wykonujemy zawsze w formie takiej, jaki komputer będzie finalnie pracował, czyli zamkniętą obudową. Obudowa oczywiście ma dziurki i tak dalej, ale tak ma być, czyli w takiej formie, jakiej ma pracować. I tutaj mam uruchomiony program Kazilla. Myślę, że widać Miniczku? Się zrobi. Mam odpalonego Kazillę. Czy tutaj generalnie będzie chodzić o kota? Jest dobrze. Kazilla okazała się oczywiście płatna jak wszystko, więc pobrałem Unijina Superposition Benchmarka z możliwością benchmarka w 8K, ale my sprawdzimy to na 4K. Tutaj na DirectX. Jakie jeszcze mamy ustawienia? Tu mamy dźwięk, wszystko, no to jest nieważne. Damy na 4K. Później może sprawdzimy na 8K. Video RAM jest. Tutaj nie ma na czerwono, bo jak zaznaczę na 8K, to jest przekroczone. Na 4K tu się jeszcze mieści, jeszcze widzicie, jest troszeczkę zapas. No to dajemy RAM. Zobaczymy. Jak Miniczek, jak się będzie polić, to leci do astrogaśnicy. Dobra. Może być? Mhm. Dobra, fajnie, fajnie. Miniczku, oblicz to. Jest klimat. Są parametry. Temperatura startowa 54 stopnie. Czekaj chwilę. No powiem wam, że na tym Unijinie obciąża jeszcze bardziej niż na Valeju, bo na Valeju miałem po 130 klatek. Tu już naprawdę jest obciążenie. 71. Pójdzie więcej czy nie? Tutaj widzicie, ile jest 31 teraz klatek. Taki filmik. Co mówisz? Taki tylko filmik tak obciąża. Tak, no. I mamy wynik. 4796 punktów. Mamy tutaj parametry procesora AMD Ryzen i tak dalej, i tak dalej. Użycie 99 stopni. Minimalna temperatura 36, maksymalna wygenerowana temperatura to 73 stopnie. Także naprawdę daje radę na wysokich teksturach, na wszelkich ustawieniach. Możemy sobie tutaj opublikować. A teraz zrobimy sobie hardkorowego testa 8K i jakie tam wygeneruje z przekroczonym limitem. No i zobaczymy, co się będzie działo. Tu już video RAM naprawdę przekroczy. I ile FPS-ów będziemy mieć? Zobaczymy. Tu jakieś równania matematyczne. Miniczku, równania matematyczne się. O. 13 FPS-ów w 8K. Na starym kompie jak myślisz, ile by było? 3 FPS-y, nie? W 8K. No. Ale w 4K jest po 30, więc naprawdę idzie, naprawdę jest moc. Na początku testu 71 stopni wygenerowało już 16 klatek. Już jest gorące. Teraz byłem na połączeniu z tym serwerem, jest głupi taki temat. Co? Z tym serwerem jest taki głupi temat. 74 stopnie. Jeszcze sobie nie przegrzał chłopak. Kurde, jakie gorące. I mamy 1961. Jak na 8K to też jest bardzo fajne. Maksymalnie 75 stopni się udało uzyskać. Tutaj obciążenie było maksymalne. A teraz zrobimy jeszcze jeden test w najsłabszym
najsłabszym punkcie graficznym. Czyli to będzie 720p. Nie no, 1080p. Wysokie. 1085 Extreme. O. Sprawdzimy, bo na takich też 1080p będziemy pracować i zrobimy sobie te testy. Na pewno życie matkowosko ciepło, ja nie wiem. Na 1080p ja szacuję, że ten komputer odpocznie sobie. Zobacz benchmark ten komputer jego. O, 25 FPS-ów Full HD Extreme. Oczywiście przypominam, że to jest benchmark, nie gra. Żeby dawało radę bez problemu. Miodzio. Odcinek krzyżowania. I uwaga, jaki wynik. 3143. To nie tyle samo, co było w 4K? Nie, w 4K było 1900. Nie, 1900 było 8K. W 4K było 4000. Ja, no to tutaj mamy takie po połowie. Zajrzyjmy teraz sobie jeszcze na BNDR zadań. Wydajność. O, i już spadła temperatura, 0 użycia procesora graficznego, tam 1. I już sobie po prostu chłodzi. Więc tak, co do benchmarku, to tak jak mówię. Częste wykonywanie tego typu testów mogłoby spowodować częste wykonywanie tego typu testów tak ekstremalnych, czyli 4K i 8K, mogłoby spowodować na dłuższą metę zniszczenie sprzętu, więc takie testy wykonujcie tylko i wyłącznie w sytuacjach, kiedy musicie, a ja wam tutaj, znaczy no, nie musiałem, ale chciałem wam pokazać, bo na tym teście jeszcze nie wykonywałem, ale ten test jest już naprawdę takim moim zdaniem rzetelny, jeśli chodzi o tą wydajność. Maksymalna temperatura w Full HD Extreme 77 stopni, to najwyższe temperatury tu wygenerowane, ale pamiętajmy, że robiliśmy testy jeden po drugim. Także co, sprawdźcie swoje komputery, oczywiście nie testujcie bez powodu, tylko jak sobie chcecie sprawdzić. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.